to jeszcze raz. Po magisterce. Jakub Nowak, pytanie do kogo? Kiedy Broly walczył z Gogetą, w pewnym momencie przy ich starciu ki przenieśli się do czegoś w stylu innego wymiaru. Jak można normalnie to wytłumaczyć? Jak na Dragon Balla? Co to było? Dobrze, ja ostatnio wam mówiłem, że znalazłem kiedyś takie fajne wytłumaczenie fizyczne. Jakiegoś fizyka pisane. Tato, możesz pukać? Twoja matka poprosiła o to samo i teraz płacę jej alimenty. Co? Spokojnie, nie chodzi o ciebie. Ty jesteś znaleźna. Oj, żartuję. Poza tym jestem u siebie w domu, a ty jesteś moją córką. To chyba nie oznacza, że nie mogę mieć w ogóle swojej prywatności. A co tam oglądasz? Robię do szkoły taki projekt, no, na temat wpływu... Dobra. Kogo to obchodzi? Pewnie się zastanawiasz, dlaczego tak wparowałem do twojego pokoju. Znaczy do mojego pokoju. Znaczy do twojego pokoju w moim domu. To nie podchodzi pod wynajem? Może powinienem zacząć pobierać za co opłaty. Tak od nieletniej. Ile ty masz lat? 3. O, to faktycznie trochę mało. Chociaż ja w twoim wieku byłem mistrzem kraju w siłowaniu na rękę. Ale mniejsza. Upiekło ci się. Mam do ciebie ważną sprawę. Jeśli chodzi ci o Gohana z mojej klasy, to się nie martw. Dziękuję, pewnie będzie dużo zarabiał, wrobię go w dziecko i zamieszkam u niego. To był żart. Już myślałem, że jednak masz coś po matce. Oj, nie o to mi chodzi. Potrzebuję twojej pomocy. W sensie wsparcia. W pokoju obok znajduje się człowiek, który podaje się za najsilniejszego ziemianina. I? A ja? A ty masz owłosioną klatę, za kola, niemodnego wąsa. Jak to w pokoju obok? A myślisz, że mamy budżet na plan filmowy? Musimy wszystko nagrać w tym mieszkaniu. Moglibyśmy wyjść na dwór. Dzisiaj za bardzo wieje. Poza tym, zobacz jak ja wyglądam. Mam się tak pokazać? No, właśnie. Dosyć! Jeśli jesteś moją córką, musisz mi pomóc. Widel! Ja nie będę biła nieznajomych ludzi tylko dlatego, żeby cię ego podbudować. Biła? Nie! Tym knypkiem to się mogę zająć sam. Chodziło mi o to, żebyś była... Ring girl. No wiesz, ta pandemia, nic się nie dzieje. Nie walczyłem już tyle czasu, to myślałem, że pomożesz mi odwzorować dawny klimacik. Dobra, nie było tematu. Będzie chciała coś zjeść. Wybacz, że musiałeś czekać. Łysy chujo. Co zrobiłeś? Tak. Bruknąłem. Po co Bąka trzymać w dupie? Niech polata po chałupie. Nikt nie będzie przywłaszczał sobie mojego tytułu, więc rozpocząłem swój atak z nienacka. Chodzi mi o to, że oszukałeś wszystkich ludzi. To nie ty ocaliłeś planetę przed Selem, tylko Gohan. A poza tym takie ataki na mnie nie zadziałają. Nie mam nosa. Skoro nie mogę zaatakować nosa i nikt nas nie widzi... Kurwa! Co to było? Pokażę ci jak to się robi. Taroken! Prawda? Chciałem, żebyś chociaż raz była ze mnie dumna. Tato, przecież wiesz, że cię kocham. Naprawdę?
Za karę zostawiam to sobie na pamiątkę. Niech to będzie dla ciebie nauczka, bo nie wolno kłamać. Ja tego wąsa przedłużę, tak jak prosiłaś, nie? Że z kawałek z brody zostawię, żeby tego wąsa przedłużyć. Dobra. Chyba jest. Tego to się nie robi. Marcia, ale kto tak chodzi po domu? Ale chodzi o to, żeby mieć optycznie większe oczy, tak jak człowiek za nim. Ale ty psikasz mnie byle czym, żeby wyglądać profesjonalnie. Chcesz, żeby ci się łeb spocił? Wiesz, ale żeby to nie było babsko. Zobacz na małą. Widać jej tylne nogi, a przednich nie. Ale żeś usiadła, żółwiku. Ucha, urwek! Ale zimne łóżko. Co się dzieje, kota? Pewnie się zastanawiasz, dlaczego tak wparowałem do twojego pokoju. Znaczy do mojego pokoju. Znaczy do... Kurwa! Wypierdalać! To nie jest zagrod zoologiczny! Te bloopersy będą lepsze niż sam film. To był żart. Odejdź, bo na ciebie upadnę, mała. O, wiem, kurwa, tę chusteczkę mam w ręce cały czas, ja muszę stąd wyciągnąć. A dobrze było upadnięcie? No proszę cię, nie śmiej się, bo dobrze upadłem. No proszę. Ba. O, wiem co jeszcze. I na końcu powiem tę kwestię. Wybacz, że musiałeś czekać. I wiesz jak zrób? Patrz. Zoma na twój ryj. Patrz taką. Wybacz, że musiałeś czekać. Łysy chuju. Naprawdę tak powiesz? Tak. Wybacz, że musiałeś czekać. Łysy chuju. Wybacz, że musiałeś czekać. Łysy chuju. Wybacz, że musiałeś czekać. Łysy chuju. Jeszcze raz to powiedz. Po co mąka trzymać w dupie? Niech polata po chałupie. Już.